piłkę starająca się cały czas właśnie operować piłką. Widać tutaj bardzo dobrą pracę trenerów i też dziękuję im za, i gratuluję za dobry występ. Krzysztof Mieczyk. Dzień dobry, chciałem na wstępie pogratulować trenerów zwycięstwa. A na temat naszej gry, sami Państwo widzieli, pierwsza połowa tak miało to wyglądać, w drugiej niektórym zawodnikom zgasło światło i konsekwencją tego było utrata trzech bramek. Przed tą drużyną dużo, dużo pracy. Dziękuję. Prosimy o pytania, jeżeli macie Państwo do naszej kontuzji. Dwaj piłkarze Błotnika nabawili się kontuzji, tak? To jest Szewczyk i Salamon. Coś groźnego? Nie. Pierwszy to są po prostu obtarcia. Czyli to żadna kontuzja. Do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić. A Salamon, Wojciech, nic poważnego. Panie trenerze, Hutnik zaczął bardzo mocno. Taki był plan, żeby zaskoczyć Sandecję? Oworyzowaną Sandecję przed spotkaniem? Oczywiście. Mieliśmy grać swoje piłką i dopóki to było, było widać, że nie ustępujemy drużynie przeciwniej, wręcz przeciwnie, byliśmy lepszym zespołem. A później w drugiej połowie, tak jak mówiłem, coś nie tak i tak jak się to mówi, drużyna dostosowała jakby się do przeciwnika. Nie to mi było założone przed meczem. Pan jakieś pretensje o swoich podopiecznych, że grali zbyt ostro przed własnym polem karnym, że powodowali dużo rzutów wolnych? Pretensje to złe słowo. Można mieć jakieś zastrzeżenia, że nie o to chodzi, że przed swoim polem karnym powinno być to wcześniej wykasowane, wybite, a tutaj doszło do trzech spinek, które skończyły się tym, że przeciwnik miał rzut wolny praktycznie na środku bramki, można powiedzieć rzut karny. Mówiło się dużo. Ustaliliście, kto strzelił tą trzecią bramkę, bo to chyba był samobójczy gol. Wiemy, to zwykle ustalili, nie wiemy kto. Nie, no, niestety ja byłem z zawodnikami rozgrzewającymi się, nie widziałem też tak dokładnie tej sytuacji, a w szatni jeszcze nie było na ten temat mowy. Czy trenera przytuły nie ma? Zdenerwowanie? Nie, mamy jeszcze tutaj, że tak powiem, po treningu rozbieganie. Część zawodników, tak jak Państwo wie, duża część zawodników jest po kontuzjach. Ja zaraz udaję się na trening indywidualny z zawodnikami i praca, jeszcze raz praca. Będą jeszcze wzmocnienia, bo była mowa o tym, że mają być wzmocnienia, że jeszcze ktoś może dojść do tej drużyny. Na dzień dzisiejszy nic mi o tym nie wiadomo. No, są prowadzone rozmowy, natomiast tak jak żeśmy wielokrotnie podkreślali, dopóki nie będzie konkretów, dopóki nie będzie podpisanych kontraktów, na pewno nie będziemy tutaj żadnych spekulacji uprawiać. No też musimy się liczyć z pewną rzeczywistością. Oczywiście wzmocnienia są potrzebne, ale na to są potrzebne też środki. Na razie uważamy, że dysponujemy dobrymi, perspektywicznymi chłopakami, z którymi trzeba po prostu pracować i ta praca jest wykonywana. I po to właśnie teraz jest też wzmocniony sztab trenerski, żeby ta praca przynosiła szybciej efekty. I myślimy, że spokojnie dajmy szansę tej drużynie, a na pewno to, co pokazała w pierwszej połowie, jeżeli się uda taką koncentrację i siły utrzymać przez cały mecz, to będą wymierne efekty tych działań. Także spokojnie walczymy dalej. Najbliższy mecz gramy, jak wiecie Państwo, można powiedzieć taki mecz, który popularnie jest określany mianem o 6 punktów z Alvernią. Myślę, że musimy ten mecz wygrać. Wiemy, że bardzo dużo naszych kibiców się wybiera do Alvernii, więc na pewno będą wspierać Hutnika dopingiem. Też Państwa zapraszamy do Alvernii. Mam nadzieję, że na Alvernii to, co pokazaliśmy na Sandecję, która wystąpiła w bardzo mocnym składzie, powinno wystarczyć i wrócimy z trzema punktami. Panie Piotrze, ja mam pytanie, jak Pan ocenia Hutnika na tle tych innych drużyn z trzeciej lidze, z czwartej lidze, w której grają? Czy to jest drużyna, która ma szansę coś osiągnąć, utrzymać się? Tak, jak najbardziej. Ja jestem przekonany o tym, że Hutnik utrzyma się. Myślę, że to jest taki minimalny cel Hutnika i możliwości. Wydaje mi się, że Hutnik, jeżeli dalej ta praca będzie kontynuowana w tym kierunku, w którym to idzie teraz, myślę, że na wiosnę może być czarnym koniem tych rozgrywek. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie i zapraszamy na